Śląskiej w ramach Tarnowskiej Ligi Debatanckiej. No i pośród tych formułek jest to, że organizatorem jest Stowarzyszenie Ogólnopolskie, partnerem projektu Miłość Miasta Tarnowa, a współorganizatorami Stowarzyszenie Kanon, patronat medialny nad całym projektem na Radio Ogólnopolskie Polska i Tygodni Semi. Projekt też jest objęty honorowym patronatem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza i projekt jest współfinansowany z funduszy z budżetu miasta Tarnowa. Zapraszam w takim razie skład sędziowski do żołnierzyców. Powiem teraz o pewnym zjawisku, jest o presfazji.
Perswazja poprzez psychiczne pochylenie pozwala oraz skojarzenie impulsy pozwala skupić uwagę odbiorcy na to, że ostatni bodziec, który nasz mózg dostanie, będzie tym bodźcem najbardziej wpływającym, najważniejszym. W perswazji najważniejszy, nawet nieważna jest treść pewnej rzeczy, najważniejsze jest umiejscowienie w czasie oraz odpowiednia kolejność. Teraz podam pewien przykład perswazji, która miała miejsce podczas wyborów. Kilka lat temu przy drugim liceum ogólnokształcącym, gdzie był lokal wyborczy, gdy komisja przyszła, zauważyła, że na parkingu przedstało auto z banerem pewnej osoby. Zgłosili więc służby specjalne. Gdy służby specjalne przyjechały, okazało się, że nie można tego auta zlikwidować, nie można go zakryć, ponieważ zostało zamieszczone kilkanaście minut przed rozpoczęciem ciszy wyborczej. Co by było, gdyby ciszy wyborczej nie było? Przed lokalem wyborczym stałyby wszystkie plakaty, na przykład jak Stanach Zjednoczonych. Wchodząc z lokalu wyborczego, po jednej stronie mamy stanowisko jednego z kandydatów, rozdają ulotki, a po drugiej drugiego. Więc perswazja nie miałaby jak działać, ponieważ wpływałoby na nas kilka bodźców. Więc o impulsie powie mówczyni druga naszej debaty. Powie ona także, jak wyglądałyby wybory, jak byłyby zmienione, gdyby ciszy wyborczej nie było. Gdyby sondaże były cały czas publikowane. Doradca pierwszy powie o łamaniu ciszy wyborczej, praw człowieka oraz o napadach hakerskich. I doradca drugi powie o naruszeniu konstytucji, wolności słowa. Warto przypomnieć, że perswazja jest najważniejszym czynnikiem, który nas wpływa. Przy drugim liceum ogólnokształcącym osoby, które szły na wybory, widząc twarz, zaczęły się zastanawiać, a co, gdyby zagłosować na tego kandydata? Nasz mózg odbiera te informacje i zaczyna zastanawiać się, czy nasz kandydat, który był wybrany do tej pory, jest na pewno kandydatem, na którego chcemy zagłosować, czy nie chcemy zmienić naszej decyzji. Gdyby perswazji nie było, gdyby nie było ciszy wyborczej, perswazja nie miałaby jak zaistnieć, ponieważ byłoby kilka impulsów. Nie, a perswazja to nic innego tak naprawdę jak manipulacja. Proszę o pytanie. Panie Marszałku, pytanie. Gdyby było kilka bodźców działających na nas, to powstałby w naszych głowach jeszcze większy mętlik. Nie powstałby mętlik, ponieważ nie mielibyśmy jednego bodźca, mielibyśmy kilka bodźców, więc ulegałoby tak zwane rozproszenie ludzi. I tak naprawdę nie zmieniliby naszego zdania, swojego zdania, gdyby wiedzieli wcześniej, kogo chcą wybrać. Nie sugerowaliby się kilkoma plakatami, ponieważ byłby ich kilka. Mieliby taką samą propozycję jak wcześniej, tak? Panie marszałku, pytanie. Więc jeśli ktoś idzie do tego lokalu z podjętą już decyzją, to ta jedna twarz nic nie zmieni. I zmieni, ponieważ perswazja, tak jak już mówiłem, polega na ostatnim bodźcu. Nasz mózg odbiera ostatni bodziec najlepiej i jest on, ten ostatni bodziec jest najważniejszy i jest w wielu przypadkach decydujący. Są jakieś pytania? Dziękuję. Dziękujemy przewodniczącemu ze strony propozycji. Zapraszamy o odpowiedź ze strony opozycji. Zapraszam pierwszego mówcę. Szanowny panie marszałku, drogi pani sekretarz, tygodnia w marcu oraz oczywiście skromna droga policja. Z czym przyszło dzisiaj nam dnie z tematyką wyborczą? Tematyką względu na mnie jak hop. Jeszcze nie oddaliśmy swoich głosów w domu wyborczym, ale już niedługo będzie dalej nam podobać. Będzie mogło. Więc po hipotetyczni przyszli wyborcy. Przeanalizowaliśmy dogłębnie temat ciszy wyborczej oraz wyborów. Byliśmy to interesujący koncept. Myślę, że nie będziemy rozdrabniać się nad definicją, bo zgodzamy się z nią 100%, tak jak to powiedział pan Mateusz. Cisza wyborcza jest naszym konstytucyjnym godem. Zatem, dlaczego mielibyśmy zrezygnować, skoro działa całkiem nieźle? Owszem, zdarzają się łamania. Może zdarzają się
samo jak zgadzałem się łamania dla różniejszych praw. Na przykład przejście przez jezdnię w dozwolone miejsce albo odpisywanie od koleżanki bądź kolegi na stronie. Jednak prawo to prawo i to jest łamanie mogą nastąpić konsekwencje. I ludzie, którzy tak właśnie robią, są świadomi tych konsekwencji. Ci się odbaczają błogosławieństwem dla wybierających. Czasem refleksji, zadumy, czasem na zebranie myśli. Nie możemy znieść się wyborczej, ponieważ to czysty wybór, proszę. Informacja wraz z dostępem techniki nie jesteśmy w stanie kontrolować się wyborczej. No właśnie tak powiedziałem, bo są łamane, jest łamane jakieś wyborcze, tak jak są łamane inne prawo. Tak. Czyli przyznaję informację, pytanie. Przyznaję nam rację, że cisza wyborcza, powinna zostać zniesiona. Nie, mówię, że jest łamana, tak jak każde inne prawo. Szanowny panie marszałku, informacja cisza wyborcza sama w sobie jest łamaniem prawa do wolności słowa. Panie marszałku, odpowiedź tutaj do koleżanki. Naszej branży nie zależy na tym, żeby dopracować zasady dotyczące ciszy wyborczej. Dziękuję. Zatem nie możemy mieć ciszy wyborczej. Bądźmy rozsądni. Jesteśmy gdzieś rozsądni. Dziękuję. Przed nami mowy prób po stronie propozycji pani Gabriela. Zapraszam pani Szczerej. Szanowny panie marszałku, pani sekretarz, wyłożonych oponenci oraz wy, droga licznie zgromadzona publiczności. Pan Kowalski stoi nad kartą do głosowania. Ma świadomość, na kogo chce zagłosować, za którą jest partią i jakie ma poglądy. Wybór jest oczywisty. Pan Kowalski po raz ostatni wygląda przez okno, zza którego z uśmiechem patrzy na niego z wielkiego banerą kandydat zupełnie innej partii i ze zgoła innymi poglądami. Pan Kowalski wrzuca kartę do urny wyborczej. Cóż on narobił? Właśnie zagłosował na zupełnie inną kandydatę niż na nową. Co się stało? Proszę. Panie marszałku, informacja w kabinie do głosowania. Kabina do głosowania jest zasłonięta z każdej strony. Dziękuję. Dziękuję za informację, bo używam tego jako przykładu w celu zniesienia ciężkiej atmosfery. W każdym razie, pamiętają Państwo tego świętego kandydata z baneru za oknem, lub nawet z plakatu, który wisiał przed lokalem wyborczym. To właśnie on jest powodem spontanicznego wyboru pana Kowalskiego. I tak właśnie działa nasza psychika. Ostatni impuls, który dociera do naszego mózgu, jest zapamiętywany i wpływa na nasz wybór bardziej niż możemy to sobie wyobrazić. Zjawisko to nazywamy właśnie presfazją i działa na podobnej zasadzie jak czwarty mówca w debacie jest najlepiej zapamiętywany, ponieważ jest ostatni. Tak? Panie marszałku, pytanie. Czy jeśli widzimy kogoś ostatni raz, to znaczy, że po prostu on wpłynie na nas, a widząc kogoś takiego, on zmienia naszą decyzję. Czy to prawda? Tak, on zmienia naszą decyzję, dlatego on właśnie odbiera nam wolne prawo głosu. Dziękuję. Teraz gdyby na ciszę wyborczej nieuczciwi kandydaci bez rozumu mogą wpłynąć na nasz wybór. Przykładowo właśnie na krótko przed rozpoczęciem ciszy wyborczej stawiają samochody z plakatami przed lokalami wyborczymi, jak wspomniał nasz mówca pierwszy. Chciałabym jeszcze nadmienić, że ten konkretny kandydat, który złamał w ten sposób ciszę, jest radnym Polskiego Stefnowa, który aktualnie sprawuje funkcję. Czyli jego służby tak działały. Tak właśnie psychika wyborców zostaje oszukana przez ten uczciwy kandydat przestrzegający ciszy wyborczej, otrzymuje mniej głosów i przez to często przegrywa z tym nieuczciwym. A co gdyby cisza wyborcza została zniesiona? W takim przypadku każdy z kandydatów mógłby wyjść przed swoim plakat przed lokalem wyborczym i pan Kowalski mógłby zagłosować zgodnie ze swoimi poglądami. Dziękuję. Inną zaletą zniesienia ciszy wyborczej byłoby ciągłe publikowanie sondaży w dniu wyborów. No ale co z tego? Otóż gdyby tak było, frekwencja w wyborach byłaby wyższa, a co za tym idzie, wybory byłyby bardziej demokratyczne. Tak, proszę.
Panie Pomocniku, informacja. Ludzie kierują się tak zwanym owczym pędem, więc gdyby widzieli sondaże, to podążaliby za tym kandydatem, który ma największą ilość głosów. Dziękuję. Wcale nie. Właśnie teraz wymienię przypadek z Holandii, z wyborów parlamentarnych z zeszłego roku. Otóż tam, w kraju panów rowerów i wiatraków, nie obowiązuje cisza wyborcza. Są teraz opublikowane w telewizji przez cały dzień. Właśnie w zeszłym roku sondaże pokazały, że przewagę zdobyła partia Geerta Wildersa, a to była partia holenderskich nacjonalistów przeciwnych imigrantom i Unii Europejskiej. Kiedy młodzi Holendrzy zobaczyli te sondaże, zaniepokojeni losem swojego kraju ruszyli do głosowania. Oddawali głosy na partię ludową na rzecz wolności i demokracji. Dziękuję, więcej pytań nie przyjmuję. I właśnie ta partia, ku zdziwieniu wszystkich, wygrała. Co więcej, frekwencja była najwyższa od dekady, a w niektórych lokalach zabrakło kart do głosowania. W wielu miejscach wybory trwało dłużej, żeby wszyscy zdążyli oddać swój głos. Podsumowując, wysoka frekwencja równa się większa część społeczeństwa, a większa część społeczeństwa równa się bardziej demokratyczne wybory. Dziękuję. Przypomnij wystąpienie drugiego mówcy z zespołu opozycji, pan Janczyk, bardzo proszę o odpowiedź. Szanowny panie marszałku, pani sekretarz, droga do mędrców, propozycje odnoszone do publiczności. Ciszy wyborczej nie należy znosić. Rezygnowanie z niej w tak gorącym czasie, jakim są wybory, jest nieodpowiedzialnością albo wręcz głupotą. Dlaczego? Argumentów jest sporo. Pomysł na zniesienie ciszy wyborczej uznajemy za nic innego, jak tylko populistyczną zagrywkę. Populizm, według słownika języka polskiego PWN, to popieranie lub lansowanie idei, zamierzeń, głównie politycznych i ekonomicznych, zgodnych z oczekiwaniami większości społeczeństwa w celu uzyskania jego poparcia i zdobycia wpływów lub władzy. Chcesz zaistnieć? Ogłoś coś radykalnego i kontrowersyjnego, a zostaniesz sławny. Ludzie będą o tobie pisać w gazetach i mówić w mediach. Populiści to osoby, które głoszą hasła popularne społecznie. Wielu polityków jest populistami, żerującymi na podatnych na sugestie obywatela. Proszę. Panie marszałku, informacja. W wielu krajach nie ma ciszy wyborczej, ten system działa bez sterów. Panie marszałku, informacja. Podczas ostatnich wyborów w Kenii, gdzie cisza wyborcza nie obowiązuje, zginęło w zamieszkach 4 osoby. Dziękuję. Widzimy ich coraz częściej w telewizji, radiach, gazetach i tak zwanych kolorowych pisemkach. Na przykład prezydent Rosji, Władimir Putin, głosi mocarstwową Rosję, by móc rządzić jak najdłużej. Putin z Miedwiediewem zaingerowali w prawo wyborcze i konstytucyjne Rosji. Populizm pozwolił im sięgnąć po władzę wielokrotnie. Wspomniani przywódcy nie uszanowali tego, co przez kilkanaście lat Rosja jako młode, rodzące się demokratyczne państwo wypracowała. Szanowna propozycja. Tak rewolucyjne pomysły, jak zniesienie ciszy wyborczej, uznajmy za populistyczne hasło. Hasło, którego realizacja zaburzy demokratyzację wyborów. Tak jak populizm zniszczył rodzącą się demokrację w Rosji. A z innej strony patrząc, po co usuwać dobrze działające prawo? Proszę. Szanowny panie marszałku, informacja. Właśnie zniesienie ciszy wyborczej może pomóc w tym, żeby wybory były bardziej demokratyczne, tak jak powiedziałam, że przyjęliśmy. Dziękuję. Szanowni Państwo, jako publiczność też będziecie mieli prawo głosu i o nie poproszę, udzielę jego po wystąpieniu wyborców. Więc się też zapraszam do tego, żeby już wstępnie w ciągu dyskusji państwowej prowadzili powiedzieć, popierając jedną bądź drugą stronę. Tymczasem właśnie jesteśmy do wyborców. Zapraszamy pierwszego doradcę zespołu propozycji. Panie Matwiniu, bardzo proszę. Nastąpił atak, oni nie mają żadnej szansy na obronę.
pierwszy doradca po stronie opozycji, a on również ma za dwie minuty bardzo. Szanowny panie marszałku, droga pani sekretarz, droga leżumędrców, droga opozycja i szanowna publiczność. Cóż można by było dodać do tych wszystkich argumentów i przykładów, które przytoczyli moi koledzy? Proszę państwa, wyobraźmy sobie wszyscy, gdyby oczywiście hipotetycznie, gdyby cisza wyborcza została zniesiona. Zwolennicy przeciwnicy wskazują swoich kandydatów, gestykulują w ławkach, rozmawiają. Nagle tłum zaczyna gęstnieć i zaczyna się gra emocji. Może dojść nawet do rękoczynów czy wyzwisk. Z powodu polaryzacji społeczeństwa, która podzieliła się na dwa obozy, PiS i PO. Otóż jako przykład mogę podać przykład właśnie Republiki Weimarskiej, Niemców przed drugą wojną światową. Szanowny panie marszałku, informacja. W Polsce były już wybory bez ciszy wyborczej i do takich sytuacji nie dochodziło. Proszę. Panie marszałku, odpowiedź tutaj. Tak, ale tak samo nie dochodzi do żadnych rękoczynów ani do niczego podobnego, kiedy ona jest. Dziękuję. Panie marszałku, informacja, ale cisza wyborcza jest naruszeniem wolności słowa. Panie marszałku, odpowiedź. Zgadza się, jednak jest ona akceptowana tak samo przez konstytucję, tak samo jak przez inne państwa. Czyli ogółem myślę, że jednak to nie jest naruszenie wolności słowa. Dziękuję. Dokładnie. Dziękuję bardzo.
Przed nami wystąpi jego doradcy z zespołu opozycji. Jak zwykle w imieniu doradcy. Szanowny panie marszałku, szanowna pani sekretarz, panka opozycjo, publiczności, koledzy i koleżanki. Ja nie będę tutaj prosił państwa o żadne wyobrażanie sobie. Ja poproszę państwa o to, żeby pokażę państwu to w taki sposób. Człowiek jest jak koszula. Wielu z nas ją dzisiaj ma. I właśnie pod natłukiem informacji, marketingu, ludzi, opinii innych, ta koszula się mnie. A cisza wyłącza zadziała na nas jak żelazka na koszulę. Wygładzi nasze myśli i pozwoli nam na podjęcie samodzielnej, autonomicznej myśli. Mówili państwo, sekundka, znajdę to, tutaj takie może odbicie. Mówczyni Tanga powiedziała o sondażu w Holandii, gdzie nacjonalistyczna partia zdobywała duże poparcie. Szanowni państwo, to właśnie ten sondaż pokazał ludziom, żeby jednak zmienić swoją myśl, pójść do lokalu wyborczego i tak jakby nie pozwolić zagłosować na kogoś innego, bo nie chcę tamtego, nie chcę tego X, więc zagłosuję na tego Y. I właśnie to jest manipulacja, bo tego nie jestem pewien, ale podejrzewam, że gdyby tego sondażu nie było widać, to ten ktoś by poszedł i właśnie czysto według swojej myśli poszedł i zagłosował. Wysłucham. Panie marszałku, informacja. Ludzie wcale nie zmienili swojego zdania, tylko stwierdzili, że jednak pójdą na te wybory. Musi pani znać wiele osób, skoro odpowiada pani większość, o całości tych osób. Tutaj było jeszcze jedno pytanie. Okej. Dziękuję. Druga pani prosi, żeby czas, w którym pytam też was, czy jest ktoś na sali, kto chciałby swoim głosem wesprzeć w stronę propozycji, siedzącą w mojej prawej stronie, czyli z duszków klasycznych. Proszę o podniesienie ręki. Że dla formalności, czy jest ktoś, kto chciałby wesprzeć w stronę opozycji. Dziękuję. W takim razie przechodzimy do wysłuchania trzecich mówców. Tutaj ponownie wracamy do rytmu 4-minutowego. Zapraszam. Trzecia uczynię zespołu, proszę. Padło pytanie odnośnie tego, że osoby są przekonane, że na kogo chcą głosować, jest taki plakat, który jest punkt perswazją, nic nie zmieni. Ale właśnie jest dużo takich osób, które się waha i same nie wiedzą dokładnie, na kogo chcą głosować. Właśnie taki nieuczciwy wyborca, który zostawił ten plakat, a tak samo jak ten samochód wyborczy. I on wpłynie na tych ludzi w taki sposób, że pomyślą, że może jednak na nie zgłosić. Proszę. Szanowna pani marszałek, informacja, ale to jest jeden przypadek na ileś tam przypadków, w których akurat są uczciwi wyborcy i uczciwe osoby, które... To jest po prostu jeden przypadek, który był nagłośniony. Myślę, że zdarza się wiele różnych takich sytuacji, o których się po prostu nie mówi, bo są w małych miejscowościach, tak? Pani, szanowny pani marszałek, pytanie, może pani podać więcej przykładów? Nie jest w stanie podać w tej chwili więcej przykładów. Może... Szanowny panie marszałku, pytanie, więc jeśli ta osoba jest niezdecydowana, a dostanie boom tych natłoku informacji, gdyby tej ciszy wyborczej nie było, to co wtedy? Dziękuję. Wtedy myślę, że bardziej by myślała o... bo trzeba by nagrać ten program wyborczy i bardziej by to przemyślała, niż jeśli patrzy i idzie i tam... O, jest tylko jeden. Może to ten właśnie. I tak samo... No zaraz. Chciałabym poruszyć kolejną kwestię. Państwo mówią, że chcą dopracować, ale w jaki sposób dopracować, skoro nie można, nie wiem, zakazać wszystkim korzystania z internetu, żeby polubili jakieś strony i żeby polubili jakąś stronę i tak dalej. Przecież nie da się kontrolować ludzi, chyba że kontrolowanie ludzi jest też ograniczeniem
swobody tych ludzi i ograniczeniem ich wolności do wolności słowa, proszę. Panie Męsze, pytanie, czyli uważa Pani, że na przykład przepis dotyczący zakazania zabijania to też ograniczenie naszych swobód? Dziękuję. Nie, bo to nie ogranicza. Są rzeczy, które... Jest wolność słowa, jest wolność przed zgromadzeń. I wtedy cisza wyborcza w zabraniu tego. I nawet według Ameryki to jest pogwałcenie praw człowieka. A wolność zabijania to nie ma 100% wolności czynu. A prawo wolności słowa świadczy o tym, że można wyrazić swoje poglądy na każdy temat. Proszę. Panie Marszałku, pytanie. Więc w takim razie, gdzie w tym wszystkim przekonywanie do swojej chęci poprzez te plakaty? Dziękuję. Nie rozumiem. Jeszcze raz. Pomimo. Nie, kontynuując, to jest ograniczenie pomysłu z demokracji, bo ludzie nie mogą wypowiadać się, a dążą do tego, żeby być jak najbardziej demokratyczni. I przez to tak samo jak było ukończone te sondaże, więc osoby chodziło na wybory, a dążymy do tego, żeby być jak najbardziej demokratyczni. Więc powinna cisza wyborcza zostać zniesiona. Trzeci mówca po stronie opozycji przed nami, pan Rubin Płaszczyk, jeżeli nie bardzo proszę. Szanowny panie marszałku, droga publiczności, szanowna rozumiem i propozycje. Jak na samym początku wspomniał mówca pierwszy ze strony propozycji, perswazja to pozwolenie na bodźce, które wpływają na nasz wybór. Czy jeśli są te bodźce, to jeśli zniesiemy ciszę wyborczą, to nie będziemy mieli jak się zdecydować, jak zrobić po prostu świadomy i wolny od jakichkolwiek bodźców decyzji. Bo jednak, jeśli ktoś, wrzuci sobie na Twittera, jak mówicie Państwo, tego posta, że nie wiem, z jakimiś sondażami, to jednak tak każdy, kto jest niezdecydowany, będzie frnął w właśnie te sondaże. A jeśli ktoś chce być zdecydowany, to musi sam dobrowolnie i świadomie przemyśleć tą decyzję. Proszę Pani. Panie, informacja. Chodziło o osoby niezdecydowane. Kiedy one widzą jeden plakat, no to decydują się na tego kandydata. Gdyby tych plakatów było więcej, to by nie działał ten ostatni bodziec. Jeśli są osoby niezdecydowane, to niestety, ale jeśli będzie im więcej bodźców, jest, tym bardziej są niezdecydowane i tym samym mogą również dobrze nie zagłosować na żadnego kandydata, bo stwierdzą, że nie pójdą, bo nie wiedzą, na którego głosować. Proszę. Szanowny panie marszałku, informacja w takiej sytuacji zapoznaje się z ofertą wszystkich kandydatów, a nie tylko tego jednego. Dobrze, to prawda. Szanowny panie marszałku, odpowiedź. Tak, ale tak samo może zapoznać się z tą ofertą przed ciszą wyborczą. Dziękuję. Kontynuując, mówca drugi powiedział, że jeśli byśmy nie mieli ciszy wyborczej, nie moglibyśmy asertywnie podejmować decyzji. Jeśli mamy dostęp do sondażu, nie jesteśmy w stanie tej decyzji podjąć samodzielnie, bo nie da, bo kierujemy się właśnie tymi sondażami. Doradca pierwszy mówił o fałszywych informacjach i braku możliwości ich sprostowania. Są to jednak sytuacje wyjątkowe, a każda sytuacja wyjątkowa tworzy wyjątkowe rozwiązania. Jeśli jednak nie będzie się dało sprostować czegoś, trudno. Proszę. Szanowny panie marszałku, informacja, ponieważ te sondaże powinny być one publikowane, ponieważ to prowadzi do zwiększenia frekwencji na wyborach, a na tym nam zależy. Proszę. Szanowny panie marszałku, odpowiedź. Tak, ale sondaże są często przekłamywane przez ich autorów. Dziękuję. Proszę. Mamy panie marszałku pytanie. W takim razie nie trzeba wprowadzić prawa, które zakazuje wprowadzania błędnych informacji, a nie
Ale proszę pani, jaki my mamy wpływ na to? Każdy haker może się włamać na konto osób, które wystawiają właśnie te sondaże i może je po prostu sobie zmienić dowolnie, jak mu się to nie podoba. Proszę. Szanowny panie marszałku, informacja. Niech więc będzie jedno źródło informacji, które przez rząd są udostępniane prawdziwe, a innych nie słuchają. Ale proszę pani, każdy haker może jest jakiś świetny, ale są hakerzy, którzy i tak się dostaną. Nieważne jak to będzie zabezpieczone. Nieważne kto to będzie zabezpieczał. Po prostu się dostanie, bo jest dobry. Dziękuję. Zapowiadam czwartych mówców, zachęcam do tego, żebyśmy tutaj przypominali sobie o tym, że należy zniszczyć się wyborczą. I w takim razie zapraszam czwartą mówczynię do zespołu. Panie
marszałku, pytanie, do jakiego stosunku się pani do moich wcześniejszych informacji co do zamieszek w Kenii? Gdzie właśnie te zgromadzenia są dozwolone? Dziękuję. Proszę pana, no to jest w Kenii, tam jest może inna moralność. Na przykład w Stanach Zjednoczonych. Ciszę się. Dziękuję bardzo. I ostatnie wystąpienie tej debaty, czwarta, czyli decydowanie. 4 minuty, wszystkie dyspozycje. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Zapraszam do sesji, do tego.
zapytam, czy ktoś chciałby zabrać teraz głos w tym debacie o prezentację. Zapraszam. Persfazja.
Dziękuję.
chwilę. Przy tym, że chcę kilka kwestii poruszyć. Szanowni Państwo, Szanowni Panie Marszałku, droga drużyna propozycji, opozycji, rozumienców i publiczności. Mam wielką przyjemność być na Tarnowskiej Lice, to już któryś raz. To jest zawsze wspaniała chwila być u rozumienców. U nas jest jury, to już nie brzmi tak fajnie, a ja 24-letni mędrzec, super sprawa. Wydaje mi się, że jeszcze muszę do tego dorosnąć, ale nazwa bardzo mnie zawsze cieszy. Drodzy Państwo, zanim przejdę do uwag do tej debaty, bo wiadomo, ta informacja zwrotna ma taką funkcję, że muszę się trochę podoczekać do obu drużyn, ale gratuluję Państwu na samym początku odwagi. Cieszę się, że Państwo debatują, to jest na pewno przydatna umiejętność i widać, że Państwo chcą to robić, widać Państwa zaangażowanie w ten temat, który dzisiaj był tematem dość trudnym, politologicznym, politycznym i tak dalej. Chciałem Państwa to bardzo pochwalić i dziękuję, że Państwo podjęli to wyzwanie. Zanim jednak przejdę do tych uwag, chcę się skupić na jednej konkretnej rzeczy, to znaczy na tym, dlaczego drużyna propozycji wygrała tę debatę. I moim zdaniem powody są trzy bardzo proste. Pierwszy powód to jest więcej treści. Drużyna propozycji zdecydowanie dominowała w tej debacie, wprowadziła więcej treści, o której się dyskutowało. Po stronie drużyny opozycji tej treści było mało, dlatego to ona okazała się w tej debacie lepsza, to jest powód pierwszy. Drugi powód to jest, że ta treść była lepiej dopasowana w realia tej debaty. I wtedy wiedzieliśmy bardziej po stronie drużyny propozycji, o czym ta debata jest. To jest drugi powód, dla którego propozycja okazała się lepsza. I trzeci powód to jest to, że Państwo byli lepiej właśnie przygotowani i Państwo lepiej się też prezentowali, moim zdaniem, od drużyny propozycji. To były trzy powody, dla których drużyna propozycji, nie uszczekając się pewnych błędów, okazała się lepsza w tej debacie. Drodzy Państwo, przechodząc do tego, co chcę jeszcze jednak powiedzieć, to właśnie tych drobnych uwag, które mogą Państwo zostać na przyszłość. Pierwsza rzecz to jest, że absolutnie zarówno drużyna propozycji, jak i drużyna opozycji ma problemy z takim elementem jak struktura wystąpienia. I to jest do poprawienia. Pierwsza rzecz, jeżeli chcemy poprawić strukturę wystąpienia, to musimy być do tej debaty przygotowani. I zdecydowanie większą szansę na poprawę struktury wystąpienia miała drużyna propozycji, gdyż była lepiej przygotowana. Mam wrażenie, że ciężko wymagać od drużyny opozycji struktury wystąpienia, gdyż Państwo mniej chyba energii włożyli w tę debatę, było od Państwa mniej informacji i widać, że Państwo mówili bardziej chaotycznie, ale bardziej z tego względu, że nie widziałem od Państwa tego przygotowania wcześniej przed debatą. Państwo bardzo dużo wchłonęli z tego, co się działo podczas tej debaty, ale te mowy były w dużej mierze nieprzemyślane. Takie odniosłem wrażenie, być może mylne. Być może tej treści było dużo, ale Państwo tej treści nie powiedzieli. W takim razie to jest rzecz, którą też na pewno musimy pracować, czyli kwestia stresu. I taka porada ode mnie, do Państwa, dla mnie też, bo ja się też bardzo stresuję ciągle, mimo że mówię już dość często, to jest taka rzecz, którą zawsze można robić, to znaczy wyobrazić sobie swoje przemówienie. Bo nasz mózg, bo to już padło dzisiaj na debacie, że nasz mózg tak pracuje i proszę sobie doczytać, tak więc ja czytałem kiedyś o tym, żeby było jasne, że jeszcze odniosę się później do kultury słowa, ale nie uznałem ad personam w tej debacie, bo było kilka po obu stronach niegrzecznych zachowań i stwierdziłem, że karą było przyznanie jednego, a nie przyznanie drugiego, taka selekcja, aczkolwiek trzeba na to uważać, później się do tego jeszcze odniosę. W każdym razie wracając do mojego mózgu i do tego, że doczytałem, mózg mój, jak i każdego człowieka, pracuje w ten sposób, że stresując się, wyobrażę sobie najczęściej konsekwencje negatywne. Że mi nie wyjdzie, że inni ludzie wyśmieją, że źle powiem, że drużynę zawiodę i tak dalej. I takim sposobem na walkę ze stresem z pewnością będzie trochę odwrócenie tej sytuacji i pomyślenie sobie, że właśnie mi wyjdzie, że uda mi się, że wszystko, co sobie wynotowałem, powiem. I to jest z pewnością ważna metoda dla wszystkich mówców i ona może potem skutecznie procentować, o ile rzeczywiście sobie coś przygotowaliśmy. Bo jeżeli tam nic nie mamy, no to ciężko nam sobie będzie wyobrazić, że to powiemy. Druga rzecz, jeżeli chodzi o rzeczy, o których chciałem powiedzieć, to są właśnie jeszcze nawiązując do tych elementów strukturalnych, to jest kwestia selekcji treści, bo Państwo bardzo dużo treści mają, a potem Państwo przyjmują mnóstwo pytań. Liczyliśmy, że chyba był rekord Tarnowskiej Ligi Debatanckiej właśnie na tej debacie. Tak więc te mnóstwo pytań dobijają Państwo z rytmu, przyjmują Państwo w momentach, w których Państwo są w jakimś wątku i potem najczęściej do niego nie wracają. To nie jest dobra praktyka, lepiej ten wątek skończyć, przyjąć pytanie troszkę później, ale też odpowiednio dobierać tę treść. To znaczy miałem wrażenie, że jak Państwo wiedziałem, że korzystają ze swoich kartek, ze swoich notatek,
To, że bardzo, one gdzieś tu były na początku, one były rozpisane na całą kartkę i już żaden z Państwa tak naprawdę nie powiedział tego, co naprawdę chciał powiedzieć. To było związane z tym, że właśnie ta treść nie była wybrana do czasu mowy, jakim Państwo dysponują i na przyszłość prosiłbym, żeby Państwo robili to dokładnie. Wtedy ta selekcja, jeżeli ona będzie lepsza, no to automatycznie nasze mowy też będą lepsze. No i oczywiście, żeby zachować pewną taką chociaż standardową, rozprawkową strukturę, czyli wstęp, rozwinięcie, zakończenie, to z pewnością też ułatwi nam odbiór, bo jeżeli Państwo na przykład w zakończeniu powiedzą coś, co dajmy na to przypomnie nam, co było powiedziane, to wówczas ja na przykład mogę czegoś nie zrozumieć w właściwej treści mowy, ale jeżeli w podsumowaniu pojawia się to po raz któryś, to sędzia może powiedzieć, aha, teraz rozumiem. I po to to jest też to podsumowanie. Ono też bardziej upewnia nas, buduje pewne zaufanie do mówcy, że mówca wie, o co chodzi, że ma pomysł na tą mowę i ma akurat tak chciał powiedzieć i tak zakończyć tą mowę, a nie, że to jest spontaniczny efekt tego, że akurat tyle powiedziałem i słowo. Więc warto podsumowywać. Wydaje mi się, że mówię już dość długo, więc króciutko jeszcze o dwóch sprawach. O kwestii kultury słowa i o rozróżnieniu. Mam wrażenie, że Państwo w tej debacie trudnej lepiej to zrobiła dobrze na propozycji, aczkolwiek też miała z tym pewne problemy. Nie dokonali pewnego rozróżnienia statusu quo i statusu po zmianie. To znaczy bardzo dużo argumentów, które po Państwa stronie się pojawiało, dotyczyło samej problematyki wyborów, a nie stricte ciszy. Gdyż mówiliśmy, że ludzie się tak zachowują, ludzie tak głosują i tak dalej, ale de facto żadna z drużyn nie zrobiła pewnego porównania. Tak jest teraz, tak będzie po zmianie. Tak jest teraz, jeżeli zostawimy, to będzie tak i tak, jeżeli nie zostawimy, to będzie zmiana. Czyli pokazać, że jest różnica między tym, że ta zmiana nastąpi i jak ludzie się będą zachowywać, jeśli ta zmiana nastąpi. Takiej analizy było troszkę mało i troszkę mi brakło, żeby zastanowić się, że debata o zmianie, żeby pomyśleć konkretnie o tej zmianie, to znaczy co ta zmiana wprowadzi. Było dużo argumentów, dlaczego warto tę zmianę wprowadzić, ale bardzo mało było osadzonych stricte już na kanwie tej zmiany. To znaczy nie było udowodnione, że poza pewnymi argumentami dotyczącymi na przykład tego, że pojawiają się sondaże i tak dalej, że na przykład idziemy ulicą i wcześniej jesteśmy agitowani w jakiś tam sposób, dajmy na to na co dzień, jest cisza wyborcza i to jest też zarzut do drużyny opozycji. Jest cisza wyborcza, jesteśmy wcześniej agitowani, potem mamy ciszę i mówimy, no to my się tak cudownie wyciszymy i oddamy jako taka kwiat lotosu głos. No, pytanie, czy tak jest. Państwo właśnie o tym mówię, że od tego zakończenia ciszy jest 24 godziny i trzeba udowodnić, że dzisiaj ludzie rzeczywiście się wyciszają, a moim zdaniem Państwo tego nie udowodnili, a różna propozycja udowodniła, że nie, bo i tak cisza wyborcza jest złamana. A jeżeli to nie zmienimy, jeżeli to zmienimy, no to wówczas ludzie nie będą wyciszani. To znaczy ta zmiana nie została udowodniona. I troszkę bardziej osłuchanie. Ostatnia rzecz, kwestia kultury słowa i ad personam, właśnie tego było dość dużo. Drodzy Państwo, ad personam to jest rzecz, która jest raz, że argumentem niedozwolonym, ale dwa, nie jest tylko argumentem, który można wyrazić w sposób werbalny. To nie jest tak, że trzeba do kogoś powiedzieć, pan jest, nie wiem, głupi, czy coś takiego. To jest bardzo i tak delikatne przy niektórych rzeczach. Wystarczy się czasami po prostu, nie wiem, można kogoś wyśmiać, można, co się zdarzało z tego, ja nie usłyszałem, ale usłyszałem też, że zostało to odnotowane, takie zachowania. Można kogoś wyśmiać, można komuś pokazać głupi gest, można kogoś w jakikolwiek inny sposób obrazić. Nie trzeba tego zrobić w sposób werbalny. Także mimika Państwa gesty, stosunek do tego, jak Państwo przyjmują pytania, są na jakby pograniczu od persona ad hominem, a z pewnością są zachowaniami, które nie powinny występować podczas kulturalnej, poważnej dyskusji. A tego od Państwa oczekujemy, bo tego chcemy się tutaj uczyć. Niech Państwo zapamiętają sobie taką jedną esencję z tej debaty, to znaczy, że debaty nie są po to, żeby je wygrywać, bo jak człowiek wygrywa, to potem już sam fakt wygrywania jakby nie jest czynnikiem motywującym, nie jest czynnikiem, który zmienia naszą rzeczywistość. Naszą rzeczywistość zmienia to, że robimy postęp, że uczymy się kulturalnie dyskutować. I dlatego tak podsumowując tę debatę, chciałbym, żeby Państwo, jakby gratuluję zwycięzcom, że okazali się tutaj właśnie zdecydowanie lepsi, ale chciałbym, żeby Państwo pamiętali sobie te słowa, że u obu tych drużyn jest troszkę do poprawy. Przede wszystkim też właśnie na temat tej kultury słowa i kultury dyskusji.
gdyż to naprawdę może być na wyższym poziomie i właśnie liczymy, że Tarnowska Liga Dobrodzącka, jak i inne organizacje dobrodzącie w Polsce będą ten poziom poprawiać, a Państwo będą tego jakby takim namacalnym ziarnem. My strasznie w to wierzymy, że Państwo też w to wierzą, że Państwo też chcą dyskutować kulturalnie, być kontrprzykładem do dzisiejszej dyskusji publicznej. I trzymam za Państwa bardzo kciuki i myślę, że wszystko uda się w przyszłych debatach. Życzę powodzenia. Janka. Praktycznie do całego zespołu, tylko
Wczoraj pan powiedział o tej asertywności po raz kolejny, ale tak bardziej to dla mnie osobiście brzmiało, że asertywność mówi się to właśnie wiele większy nacisk. Bo tutaj dużo było tej perswazji, tak, nie perswazji. Jakby tutaj było więcej takiego mówienia, że jednak jesteśmy asertywni i ludzie najpierw czytają programy i decydują się zanim pójdą do tego lokalu, a nie zastanawiają się jeszcze przeglądając posty na Facebooku, kogo by tutaj wybrać, bo to przecież takie luźne wybory. Tak, no i to w zasadzie wszystko. Dziękuję. Pani Magdalena, panie, bardzo proszę. Szanowni Państwo, przeproszona całkowicie debata. Wyjątkowe sytuacje co tworzą? Wyjątkowe rozwiązania. Było tu kilka wyjątkowych sytuacji, ale nie wiem, czy one doprowadziły do jakichkolwiek wyjątkowych rozwiązań, bo to, o czym przedmówcy mówili, że tak naprawdę debata pomiędzy Kingą a Janem. Jan, nie wiem, czy jesteś zdziwiony, ale taka aktywność ma też mnóstwo swoich minus. Zabieranie przestrzeni innym. Ty znasz tutaj nuanse pewnie zawiązywania się procesów grupowych i ja mogę się ich tylko domyślać, ale ja oceniam po prostu efekt końcowy. Jest taki, że to byłeś tylko ty i Kinga. Tutaj przepraszam, to chyba ujmuję, bo jeszcze kilka osób chciało zaistnieć. Co było jeszcze wyjątkowe, że nie wypełnialiście ról do końca. Dla mnie ta struktura wypowiedzi również jest bardzo powiązana z tym kryterium, z tą naszą umiejętnością wypełnienia roli. I to również po stronie propozycji, gdzie dzisiaj zjedzona Justyna przez właśnie tą twoją również, jak bym powiedziała, uzależnienie od przyjmowania pytań. Ty lubisz ten żywioł, ale dzisiaj stało się tak, że zostałaś całkowicie wytrącona. Powiedziałaś tylko jedno ważne zdanie, że my mówimy o osobach wahających się. I tyle, zapamiętając twojego wystąpienia i z twojej roli. Duże zarzuty do Gabrysi i do Wiktorii. Czytałeś cię dzisiaj mowy. O co chodzi? Tej mowy jadkowe, to jest któraś przez rzędu wasze wystąpienie. To jest Marlena, pochwalę cię, bo ty pewnie, żeby mówić głośniej, będziesz musiała jeszcze pracować, ale zdecydowanie wprowadziłaś nowe rzeczy i ja je usłyszałam i też nie było gdzieś tak wiele stresu niż zazwyczaj. Tutaj pierwszy raz występowałeś? Przepraszam, muszę o to zapytać. Drugi. Mówię o drugim mówcy. Jan też, tak? Jan, byłeś dobry retorycznie, oprócz tego, że czytałeś. I to była taka iskierka nadziei, że ja w ogóle jakieś treści dostanę, bo jedynka zawaliła cię wprowadzenie wasze pomysły i tak naprawdę nic nie rozumiałam po twoim wystąpieniu. Może nie będę już tak bardzo personalnie odnosiła się, zostawię to sobie na to omówienie wewnętrzne. Natomiast sytuacja, w której właśnie Jan was ratuje i to jest takie w jakimś sensie wyjątkowe, bo pokazujesz się jako Jan Waleczny i to dobrze o tobie świadczy, grupa się na tobie nie może zawieść. Kinga jest stała w tym, że ze spokojem maniaka wciąż zadaje te same pytania, potrafi je parafrazować, potrafi szybko zareagować właśnie też do ciebie, że nie rozumiem w jaki sposób ja podważam swoją linię argumentacyjną, a ty wtedy nie potrafisz tego spiąć. Znaczy wierzyłam ci, że miałeś pomysł, ale też kwestia wyrażenia jest ważna, prawda? To jest kolejna umiejętność, jak wyrażać swoje myśli i tu Jan też nad tym pracuje. Pole sobie takie wywalczyłeś, jakie chciałeś. Ja zabrałeś 90% przestrzeni do tego, żeby ćwiczyć pewne umiejętności i myślę, że z tego wyjdziesz z plusem. 7-3, taki mój werdykt i tyle chciałam w tym momencie. Dziękuję w takim razie pani Magdalenie. Zapraszam Andrzej. Chciałbym powiedzieć o trzech sprawach. Pierwsze dodam do tego, co już wiemy o ad personam, że uzasadnieniem, dlaczego ad personam tępimy, jest to, że ad personam godzi, taki argument godzi w same podstawy debatowania. Mianowicie podważa zasadność wymiany i spotkania, dialogu, dyskusji, sporu.
podważa, bo jeśli przeciwnika nie szanujemy, jeśli umniejszamy jego wartość rozumienia, jego walory intelektualne, no to nie stajemy się więksi, a cały spór traci właściwie jakąkolwiek stabilizację. Druga sprawa to to, co dzisiaj mi się podobało. Mój werdykt to jest 8-2 dla propozycji. I to jest rzadkość, powiem, taka przewaga. Ze względu na owo dwa po stronie opozycji. To znaczy, po stronie propozycji pojawiają się argumenty i bardzo z przyjemnością odnotowałem, że te argumenty pojawiały się sukcesywnie u każdego właściwie mówcy po jedynki, dwójki, doradcy pierwszego, doradcy drugiego. Po drugiej stronie zauważam brak konkretów i oczywiście punktowanie, czyli bycie w opozycji, podjęcie roli, to jest bardzo, bardzo ważne, podjęcie roli, ale podjęcie roli, która właśnie no, nie przekonuje. Podjęcie się roli bycia opozycją, ale bez wyraźnego przekonania, najwyraźniej to się dla mnie dało zauważyć u mówcy pierwszego. I to, co bardzo lubię wyłamiać, czyli sprzeczności. Sprzeczności, które dzisiaj zadziałały w ten sposób, że nie rozumiem, w czym sprzeczność. Sprzeczność została zauważona, ale nie wytłumaczona. W związku z tym, a dlaczego? I odbicie w drugą stronę. I osiągnęliśmy rekord, o którym chcę powiedzieć za chwilę. Ale na przykład także pojawiła się sprzeczność w wypowiedzi Jana, kiedy nagle po zdefiniowaniu pluralizmu pojawia się zdanie, że jeśli chcesz zaistnieć, to zgłoś coś kontrowersyjnego. Czyli właściwie zaprzeczenie wprowadzonej definicji populizmu, bo populizm jest dokładnie odwrotny proces. I teraz rzecz dotycząca rekordu. Ja mam nowy system notowania sobie pytań i on dzisiaj bardzo ładnie się sprawdził. 35 pytań i informacji. Jak sobie to Państwo przełożycie na czas, na przykład przy przyjęciu 5 pytań przez mówczynię trzecią propozycji, to to jest połowa Waszego czasu. Połowa Waszego czasu to jest odpowiedź na pytania drugiej strony. I de facto jest to oddanie połowy czasu w różnie przeciwnej. Dlatego jest to ograniczenie? Niekiedy są takie sytuacje, kiedy nie pojawiają się po stronie opozycji konkrety, więc trójka właściwie nie ma co do czego się odnosić. Jest tak. Ale wtedy próbuję zagospodarować ten czas inaczej, bo jeśli oddaję w taki sposób czas w pytaniach, wtedy także niewykluczone, że oddam energię i pole. I to, co ja zawsze mówię, że weszliśmy w polemikę, czyli te pytania nie tylko się pojawiły, ale większość z nich pada. Znaczy, to jest tak jak z rakietą, że pojawia się rakieta, ale pada zanim osiągnie cel. I te pytania właśnie padły przed osiągnięciem celu. To znaczy, nic nie wniosły poza tym, że zabierały czas. I stąd ta polemika, czyli jest aktywność, ale nie ma rozstrzygnięcia. To dzisiaj bardzo wyraźnie się dało zauważyć, że była aktywność, duża aktywność po obu stronach, w tym zadawaniu pytań i podawaniu informacji, ale właściwie rozstrzygnięcia to nie dało. W związku z tym, jak propozycji udało się wprowadzić argumenty z perswazji, z uczciwości kandydata i nieuczciwości, z Macrona i z pomidorów i pistacji, to 3 z nich przeżyły, bo Macron oczywiście był sprzecznością i o to chodziło, bo jeden wygrał. A 3 przeżyły. I te 3 dają wynik 8. Jeśli pytanie, to tak precyzyjne, żeby argument po drugiej stronie nie miał szans przeżyć. I to jest celność. Dziękuję. Mi jeszcze przypadł inny zaszczyt i przyjemność, czyli ogłoszenia
tytułu najlepszego mówcy dzisiejszej debaty. Jest to suma punktów, która jest przyznawana przez sędziów. I dzisiaj najlepszy mówca debaty uzyskał punktów 66. Co więcej, nie jest to mówca, a jest to mówczyni. Kinga Lita. Dziękuję bardzo wszystkim, dziękuję publiczności. Do zobaczenia.